Tuning ciężarówek to okazja do puszczenia wodzy fantazji. Jeśli jest pomysł i środki, to można niemal całkowicie zmienić wizerunek zwykłej ciężarówki. Ale życie składa się z detali, więc i na efekt końcowy składa się wiele czynników. Przyjrzyjmy się na przykład kierownicom. To także obiekt, który można stuningować. Nasi eksperci od lat zauważają, że niepozorny wolant może być dziełem sztuki. Oczywiście, że kierownica również może być dziełem sztuki. Gdyby było inaczej, we wszystkich samochodach montowaliby taką samą. Ale nawet różnice między kierownicami różnych producentów to może być jednak za mało. Tuning fajery to czasem konieczność. No bo jakby wyglądała kabina cała w skórach i do tego plastikowa kierownica? Pasowałaby jak pięść do oka. Nawet oprzeć się skórą by nie pomogło, zwłaszcza wtedy, gdy ciężarówka ma być celowo postarzona. Pani Skani często tak robią, że wstawiają wolant z lat 60. No i wtedy jest ładnie. Może i ładnie, ale trzymać takie koło od rydwanu przez wiele godzin to żadna przyjemność. Tobie tylko przyjemności w głowie, a tu chodzi o wygląd. Grzegorz, a co ty o tym sądzisz? Ja myślę, że koło kierownicy a la koło rydwanu to powinno być stosowane w oldtimerach, bo w nowych samochodach trochę razi. Przywykliśmy już dawno do przycisków sterowania w kierownicach. Gdzie się więc teraz steruje radiem? Koło kierownicy przeszło, oj, wielką ewolucję. Ja pamiętam jeszcze plecionki na kierownicach Jelca, takie platane. To był szał. Albo pierścień klaksonu. No, pięknie by to wyglądało i szkoda byłoby to zaprzepaścić. Nie zbliżaj się do przepaści, to nie zaprzepaścisz. Jakie inne niż skóra materiały pojawiają się na kierownicach? Historycznie to było drewno, stal i skóra. Dzisiaj króluje plastik. Powiedzcie, czego spodziewać się po tuningu koła kierowniczego. Koło jest w końcu tylko kołem. Ale wcale nie musi być kołem. W pojazdach koncepcyjnych producenci wtedy pokazują już całkiem inne kształty tej, no nazwijmy kierownicy, a szkoda. Gdzieś kierownica może być zbliżona do kwadratu lub prostokąta. Już Fiat Panda trzeciej generacji pokazał, że to niekoniecznie musi być koło. No na razie kwadratura koła to sprawdza się w samochodach osobowych i dostawczych, ale kto wie, może pojawi się i w ciężarowych. Nie wiem, co na to powiedzą kierowcy zawodowi, ale jak się nie spodoba, to sobie zainstalują koło od rydwanu. Byle nie deskę sedesową. A co sądzicie o joystickach? Futurolodzy przewidywali taki rozwój sterowania. No, w maszynach budowlanych już to się przyjęło, chociaż wymaga to przyzwyczajenia przez operatora, ale jest to bardzo ergonomiczne. A co wtedy z poduszką powietrzną? Gdzie ją zamontować? Albo manetki od kierunkowskazów na przykład. No i gdzie ta przyjemność z jazdy? Nie wyobrażam sobie joysticka zamiast kierownicy. No nie wiadomo, z której ręki to obsługiwać. Mądrze gadasz, ale gdyby jednak joysticki weszły w użycie, jak to wpłynie na tuning? To kolejna szansa na upiększenie. Pamiętacie takie gałki na dźwignię zmiany biegów z zatopionym w przeźroczystym plastiku samochodzikiem? Może by do tego wrócić. Albo jak to czasami bywa w samochodach amerykańskich, można zainstalować dźwignię w kształcie strzelby. Już sobie wyobrażam reakcję policji w czasie kontroli drogowej. No jak taki małcie nie zginąć? Każą ręce na kierownicę, a policjant zobaczy obok taką strzelbę. No. Może lepiej nie wiedzieć. I może lepiej, że jak na razie kierownica jest nadal kierownicą. Do następnego Truck Story.